9 miesięcy od czasu, gdy po raz ostatni widzieliśmy się na polskim party serwerze. To ciężki czas próby i przyzwyczajenia się, że wszystko odeszło w karty historii i pozostanie już tylko tam. 9 miesięcy, które jednak nie były samotne. Cały czas od kogoś z Was otrzymuję wiadomości, czy to na Facebooku, czy to na Skype'ie. To bardzo cieszy, że nie zapominacie o tym, co razem udało nam się stworzyć. Już teraz serdecznie Wam za to dziękuję. Ostatnio jedna osoba zmotywowała mnie do tego, aby odezwać się do Was jeszcze raz, tym razem na zupełnym luzie, bez poruszania wszystkich brudów. Po prostu chcę Wam pokazać, jak wiele przez te 9 miesięcy się zmieniło. Ten film będzie moim podziękowaniem dla Was, wszystkich graczy. Podziękowaniem za te wspólnie spędzone 7 lat. Wielu z Was w tym miejscu zostawiło kawałek swojego życia, nie inaczej jest w moim przypadku. Być może za kilka lat wyjdą mi pierwsze siwe włosy spowodowane nerwówką, jaką czasami każdy był darzony w tym gronie. A być może całe te doświadczenie medialno-społeczne przyczyni się do tego, że razem wymyślimy jakiś szalony projekt. Już teraz wykorzystuję to, czego nauczyłem się będąc z Wami. Jestem jednym z ogniw stowarzyszenia Silesia Music Service. Posiadamy studio radiowe i telewizyjne, ogromny magazyn ze sprzętem muzycznym, nagłośnienie i oświetlenie. Film, który ukaże się za kilka tygodni, będzie kręcony właśnie tam, w katowickim studiu. Jedno jednak chciałbym, abyście wiedzieli już teraz. Zastanawiałem się dziesiątki razy nad tym. Czy gdybym mógł cofnąć czas, to czy może zachowałbym milczenie w ten grudniowy wieczór i nie omówił z Wami problemu serwera na radiu? Nie. Nie żałuję tego, a wręcz przeciwnie. Jestem dumny z tego, że moje odejście z grona serwera było spowodowane opowiedzeniem się po stronie graczy, a nie dumnych administratorów. Wszyscy ci, którzy byli wtedy na serwerze, mogą potwierdzić ten niesamowity klimat, jaki się wtedy wytworzył. Nieważne były poglądy polityczne, tagi w nikach. Liczyło się, że każdy chciał jak najlepiej na serwera. Szkoda tylko, że administracja nie do końca to rozumiała i podjęła zbyt szybko krytyczną decyzję. Moi kochani, za kilkanaście dni na tym kanale ukaże się film, jakiego jeszcze w polskich serwerach wideo nie było. Film nawiązujący do naszej gry, do GTA San Andreas Multiplayer. Będzie to opowieść o człowieku, który na swoim serwerze zostawił własne serce. Graczom poświęcił swój prywatny czas, a strach pojawienia się na zlocie przerodził się w rekord poznanych ludzi w świecie rzeczywistym. Już teraz serdecznie Was zapraszam na to medialne spotkanie. Bądźmy wtedy znowu wszyscy razem, jak za dawnych, wspaniałych lat. Razem w jedności, szacunku i przyjaźni. Do zobaczenia wkrótce.